Geyser, częstuje się plackiem ziemniaczanym. Placki ziemniaczane dobre? Jeszcze nie wiem, bo się dopiero poczęstowałem. Dopiero się poczęstować. Na pewno są dobre, widzimy, bo już wcześniej jadę. Darek swoją to jest dłoń placka. Najlepsze placki w Warszawie. Herbatę w drugą dłoń. Herbata to jest narodowa też polska. W Warszawie. A Radio trze cały czas. O, Radek to jest mistrz tarcia. No i tak. Panie Mikołaju, powiedz to jakoś skomentować. Dzisiejszą imprezę, czy skomentować placki? Tak. Skomentuję najpierw placki, na pewno już powiedziałem, są dobre, bo Darek robi wspaniałe placki. Natomiast dzisiejsza impreza związana jest z takim naszym tutaj już cyklicznym plackowaniem. Spotykamy się tutaj w miarę często, bo co kilka dni, co trzy dni. I Darek robi placki, spotykamy się, wymieniamy myśli polityczne. A ja tre? Tak. Ja akurat źle trafiłem, bo jestem na głodówce, to nie mogę placka skosztować. Ale herbatkę gorącą jak najbardziej. Herbatkę tak, oczywiście. A w jakiej intencji pan głoduje? Przeciwko, powiedzmy, nie przez urzędników nie załatwianie sprawy do doprowadzenia do rozwiązania problemu. Czyli pan ma problem. A skąd pan jest? Z Katowic. I w Katowicach urzędnicy są niedobrzy. No tu tak samo. Ale ja słyszałem właśnie, że ludzie są tak wkurzeni na urzędników państwowych w Katowicach i samorządowych, że powiedzieli, że mają dosyć już tego kraju i chcą się odłączyć. Bo tak powstała Autonomia Śląska i to jest poważny problem. Ale nie znam tematu, także za bardzo nie chcę się wypowiadać, ale po prostu raczej chyba tak nie jest. Czyli jeszcze wielkiej złości przeciwko Polsce tam nie ma. Znaczy mówię, trudno mi się wypowiadać, bo... Czyli ludzie nie są głupi i nie i wiedzą, że co innego źli urzędnicy, a co innego Polska. A no na pewno, to jest, są dwa różne problemy, powiedzmy. Także każdy podchodzi do tego zagadnienia inaczej. Dziękuję bardzo za wypowiedź. I jeszcze kandydat do sejmiku mazowieckiego. Lista numer 3. To znaczy, no, lista numer 3, pozycja 6. Chciałem dodać, że nie tylko policjantom obiecałem radiowozy, aczkolwiek i straży miejskiej obiecałem super nowoczesne te radiowozy. Aczkolwiek chciałem dodać, że głosując na listę numer 3, oddając głos na pozycję numer 6, na Radosława Siedleckiego, szanowni wyborcy, jestem dla was i dla was będę wszystko robił, nie dla siebie, bo ja nie jestem z tych takich polityków, którzy biorą dla siebie tylko i pierdzą w stołki, tylko po prostu te pieniądze będę wykorzystywał na cele społeczne i dla wykluczonych ze społeczeństwa, bo co to jest co to jest za skojarzenie, panie redaktorze, wykluczeni ze społeczeństwa? Pytam się, panie redaktorze. Słyszałem takie coś, czyli rozumiem, że wykluczeni że ze społeczeństwa. Wyborcy mogą przychodzić na róg pięknej i wiejskiej i spotykać się z kandydatem Radziem Siedleckim. Dokładnie. Który to kandydat kandyduje i jest dla państwa, tak? Dokładnie, dla państwa, tak. Jeśli chcecie coś mi powiedzieć, jeśli tu macie jakieś swoje jakieś problemy, z którymi się borykacie od lat, od kilku miesięcy, to bądźcie otwarci i przyjdźcie tutaj. Ja jestem co trzy dni na imprezach tych plackowych. Tutaj właśnie tak trem właśnie te kartofelki na placki ziemniaczane. Usiądziemy, porozmawiamy w szerszym kręgu. Zrobimy porządek w województwie mazowieckim. Przede wszystkim ja jako kandydat do sejmiku mazowieckiego sprzeciwiam się niewygodnym ustawom pana marszałka Struzika, bo uważam, że pan marszałek Struzik dokonał wielu nieuczciwych, niekompetentnych, podjął niekompetentne decyzje, mianowicie nie stanął na czele, żeby zablokować te niewygodne janosikowe, bo te janosikowe to jest najgorsze, co tylko może być. Ja jako kandydat do sejmiku mazowieckiego, jeśli szanowni wyborcy oddacie głos na mnie, kredyt zaufania, to nie będziecie żałowali, bo ja będę walczył, aby już nigdy w życiu Mazowsze nie było tak okrutnie karane, jak zostało ukarane tym janosikowym, bo Mazowsze jest jednym z
najbiedniejszych powiatów województw. Tak, jednym z najbiedniejszych województw. Kampania wyborcza trwa, sami Państwo widzicie, jak to wygląda wewnątrz, od środka. Natomiast jeszcze rzucimy okiem kamery na to, jak to wygląda od zewnątrz. Wychodzimy, jest półmrok. I widzimy tutaj baner. Proszę Państwa, wychodzimy i od razu widzimy, a na banerze, co to za kandydat. I gdyby ktoś wiedział, jaki to jest kandydat, to prosimy o wpisy przy tym filmie na YouTubie. Spotykamy się, jest rewolucja informacyjna. Polacy korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest internet. A tutaj jest ulica piękna, a tam, o proszę bardzo, żebyście Państwo nie myśleli, że ja to oszukuję. Tylko nie mogę tego ściągnąć, bo tutaj uwierzcie na słowo, tam za tymi drzewami jest Sejm. A tam daleko jest pomnik Armii Krajowej.